serio? Nie ma Gothica? No w takim, żeby w takim temacie nie było Gothica? Jak masz mówić o kultowych grach, które się zestarzały bez Gothica? No człowieku, co ty jesteś bezguścim? O, cześć. Jak rozpoznać ponadczasową grę? Taką, która trzyma wysoki poziom mimo upływu lat. Jest to de facto dość proste. Taki tytuł starzeje się w najlepszy możliwy sposób. Tak naprawdę to tak jak dobre wino. Dzisiaj porozmawiamy o 7 kultowych grach, które przetrwały próbę czasu. Szykujcie się na dużą dawkę nostalgii. Level 1. Heroes of Might and Magic 3. Ach, Heroesy. Twierdzą. Behemoty. Mimo tego, że wiele tytułów z tego odcinka jest klasykami ponad wszelką miarę, to właśnie trzecia odsłona Heroesów ma specjalne miejsce w sercach milionów Polaków. Te wszystkie lata spędzone na przechodzeniu Shadow of Death, wracaniu co jakiś czas do scenariuszy Gelu, tylko do strzelców, nie oszukujmy się, czy rozwalania znajomych Ivorem w trybie gorących krzeseł. Klimat Heroesów jest nie do podrobienia. A to nie jedyna cecha, dzięki której ten oszlifowany przez fanów diament nadal ma się tak dobrze. Kampania dla jednego gracza przyciąga nostalgię. Cała rozgrywka jest ubrana w szaty, które po prostu nie chcą wyjść z mody. Tryby multi nadal cieszą, a rozgrywki online doświadczają istnego renesansu. Taktyczno-strategiczna walka nadal potrafi zaskoczyć niejednego gracza. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że wcale nie jest tak skomplikowana i na dobrą sprawę tak jest. Heroesy to gra z niewielkim progiem wejścia, ale za to z jaką głębią. Niejedna osoba zjadła zęby na odkrywaniu coraz to zmyślniejszych taktyk, kombinacji czy rozwiązań. Może i przemawia przeze mnie melancholia, ale mniejsza. Nie zmienia to faktu, że za 10 lat bezapelacyjnie powiedziałbym o Heroesach to samo co dziś. To jeden z klasyków, który nigdy nie umrze. Level 2. Roller Coaster Tycoon. O, to menu, naprawdę. Nic, tylko rozsiąść się w starym fotelu i zacząć czyścić kulkę z myszki do ikonicznej muzyki przewodni. To były czasy. No ale okej. Bądźmy ze sobą szczerzy, graliśmy w Roller Coaster Tycoon tylko po to, aby brać największą dostępną pożyczkę i budować najbardziej odjechaną kolejkę. Lub ewentualnie przerzucać gości w co dziwniejsze miejsca w naszym parku. Nie? Tylko ja? Nieważne, czy graliście na serio, dla zabawy, czy z lekko psychopatycznych pobudek. Roller Coaster Tycoon ma po prostu w sobie to coś. I nawet nie mam tutaj na myśli oprawy, która nadal bardziej cieszy niż daje po oczach. Roller Coaster nie był jakąś diabelnie trudną grą, ale nie zmienia to faktu, że istnieje naprawdę niewiele tajkunów, które dorównują jej gameplayem. Zaczynało się rozgrywkę, a po kilkudziesięciu minutach trzeba było robić podziemne ścieżki, kombinować z atrybutami kolejek, czy strategicznie rozmieszczać dozorców. Przed chwilą powiedziałem, że dzieło Chrisa Sawyera, człowieka uważanego za ojca park builderów, nie było jakoś diabelnie trudne. Kłamałem. Ale tylko częściowo. Nie była to o tyle gra trudna, co po prostu wymagająca nie najgorszych umiejętności z zakresu planowania i adaptacji. Tak jest. Cały szkopuł tkwił w tym, że zostawienie parku nawet na kilka minut wiązało się z niechybnymi stratami. Jasne, można było przejrzeć wszystko to, co działo się na ekranie, pauzując grę, ale nie oszukujmy się, pauzowanie w strategiach jakiegokolwiek typu to nic innego jak pójście na łatwiznę. Co? W realu też robicie pauzę, aby ogarnąć wszystkie obowiązki? Jaki syf! Bycie dorosłym nie jest wcale takie fajne. Nie wiem, na co ja tyle czekałem. Najlepsze jest to, że ta karuzela bez ładu nadal bawi, a fani gatunku najczęściej wolą wybrać starą szkołę w 2D niż pozostałe tajkuny 3D. Szczerze mówiąc, ciężko się dziwić. Level 3. Diablo 2. Nekro, Amazonka. Nekro, Amazonka. A po 3 godzinach i tak padało na Paladyna. No i się zaczynało. Znowu.
18 lat po premierze, a siekanie szkieletów pod ten soundtrack nadal nie nudzi. Ekspimy, zbieramy łup, rozdajemy punkty. Wracamy do miasta, sprzedajemy łup, ulepszamy ekwipunek. Wracamy do lochów. I tak w kółko. Ktoś mógłby powiedzieć, że to nudne. Powtarzać tak jedną sekwencję przez cały czas? Jak to jak? Ale co z tego, skoro psychologia ekspienia daje iluzję ciągłego progresu? A jak już wbijemy 99 poziom, to lecimy z kolejną postacią. Działa? Działa. I ma się dobrze. A ten cały sprytny trik jest ubrany w przegenialny system klas, kultowy multiplayer i jedną z najbardziej klimatycznych opraw audio-wideo ostatniego ćwierćwiecza. Już rozumiem, czemu kafejki internetowe miały takie wzięcie. Gameplay nadal trzyma poziom, a klimat jest nie do podrobienia. A nie jeden próbował, uwierzcie. Można się kłócić, że przecież mamy trzecią część, no ale będąc kompletnie szczerym, jest to po prostu Diablo 2 w ugrzecznionej wersji. Król jest tylko jeden. Level 4? Super Mario World. Jeśli mieliście w latach 90. bogatego wujka albo dziadków, którzy przywozili wam fajne rzeczy z zagranicy, to super. Ja nie miałem. W takim razie najpewniej byliście dumnymi posiadaczami SNES-a, a co za tym idzie, mieliście też pewnie w domu kartridż Super Mario World. Introducing the next generation from Nintendo, New Super Mario World. Czyli byliście królami swojego osiedla. Co ten wąsaty hydraulik w sobie takiego ma? A może po prostu gry ze SNES-a nie chcą się zestarzeć, co? Nie, to na pewno ten wąs, ten majestatyczny, przeklęty wąs. Panie i panowie, dajcie sobie spokój z tym Wiedźminem, Half-Life'em czy nie wiadomo czym. Patrzycie właśnie na horacjański pomnik game designu. Ciężko w to uwierzyć, prawda? Ale mimo tego, wielu z nas potrafi od razu przypomnieć sobie nie jeden dźwięk z serii gier o Mario. A to w czym leży haczyk? Niedoświadczone oko powie, że to przecież prosta gierka. No bo co? Chodzimy sobie takim Mario, pokonujemy przeciwników, zbieramy pieniążki, grzybki i ratujemy księżniczkę. 8 razy. Prawda jest taka, że wszystko co zobaczycie w Super Mario World obija się o pewien stopień perfekcji. Przeogromny replay value, rewelacyjna oprawa graficzna, klasyczny już soundtrack, świetnie zobrazowany świat gry. No i rzecz jasna, mistrzowski level design. No właśnie, level design. Możemy chwalić tę grę bez końca, ale ten jeden aspekt wystaje przed szereg. Stworzenie aż 96 leveli w taki sposób, aby się nie nudziły i żeby każdy z nich miał swój smaczek? Nie brzmi tak łatwo, co nie? A myśleliście, że słowa mistrzowski level design wziąłem tak z czapy? Jak to jest, że gra, która dobija powoli do 30, potrafi lepiej zachować swoje momentum niż nie jeden tytuł AAA ostatnich lat? Kto to wie? Pozostawię to do analizy właśnie wam. Level 5? Chrono Trigger. Wyobraźcie sobie grę, nad którą pracują. Twórca Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, twórca Dragon Balla, Akira Toriyama i twórca Dragon Questa, Yui Horii. Pewnie ci, którzy nie znają za dobrze japońskiej branży, zastanawiają się teraz nad tym, co powiedziałem. I próbują to jakoś rozszyfrować. A ci, którzy znają game dev w kraju kwitnącej wiśni, no cóż, pewnie już coś mruczą o złotej trójce Chrono Trigger. Wyruszamy w podróż po osi czasu, od prehistorii po średniowiecze aż do przyszłości. W międzyczasie wykonujemy questy poboczne, zbieramy wyposażenie i rozwalamy multum potworów w półaktywnej turówce. Standard, co? Jak najbardziej. Tyle, że mamy tutaj takie smaczki jak 13 różnych zakończeń i wręcz idealnie zachowany balans pomiędzy narzuconą historią a wolnością wyboru. Spróbujcie połączyć te dwie rzeczy w jednej grze. Gwarantuję, że nie będzie to łatwe. Chrono Trigger to jedna z tych gier, w które trzeba zagrać chociaż raz, a następnie zrobić sobie powtórkę z rozrywki, bo przejście całej gry zajmuje raptem kilkanaście godzin. Dopiero przy kolejnych podejściach zaczyna się odkrywać wszystkie tajemnice, które poukrywali twórcy. Odkryjcie je sami. Uwierzcie, że warto. Level 6?
Age of Empires 2. Gra, która nadal posiada jedną z najbardziej oddanych społeczności, jaka w ogóle istnieje. Szczególnie patrząc na to, że od premiery minęło już 20 lat. Gdybym tutaj zakończył i powiedział, że gra przetrwała próbę czasu jedynie dzięki swojemu niesamowitemu gameplayowi, to no cóż, nie nagiąłbym za bardzo faktów. Rozwój cywilizacyjny to jedna ze sztandarowych mechanik dla serii Age of Empires. Jednak w drugiej części AOS skupiono się głównie na okresie średniowiecza, a dodatkowe scenariusze oparte są o historyczne wydarzenia. Ot, takie uzupełnienie. Mamy dzięki temu dwie pieczenie na jednym ogniu, wciągającą rozgrywkę oraz lekcje historii dla tych bardziej opornych uczniów. Warto też zwrócić uwagę na 13 dostępnych w grze nacji. Wszystkie z nich posiadają zresztą swoje wady, jak i zalety. Każdy znajdzie coś dla siebie. Pomimo 19 lat od premiery, Age of Empires nie traci swojej tożsamości. Przyciąga z powrotem zarówno stare wygi oraz konwertuje na swoją stronę nowych graczy. Haha, czekaliście na Wololo? Nie tym razem. Na sam koniec, wierszyk. Róże są czerwone. Wololo. Róże są niebieskie. Level 7. Tetris. Tetris był w pewnym sensie trampoliną dla wschodu. To przecież dzięki niemu mógł on przeskoczyć przez żelazną kurtynę. Brzmi trochę absurdalnie, co nie? Ale prawda jest taka, że Tetris jest jedną z gier, która wywarła wielki wpływ na to, jak wyglądają dzisiejsze produkcje. Ba, jest jedną z gier, która wywarła wielki wpływ na cały świat. Mowa tutaj o procesach wizualno-przestrzennych, które zachodziły w naszym mózgu podczas gry w Tetrisa. Już tłumaczę na ludzki, spokojnie. Układanie klocków w Tetrisie, oczywiście poprawnie, działa pozytywnie na nasze samopoczucie. Wspomaga też pracę naszego mózgu oraz działa relaksująco. No, dobra, to jest dopóki nie przegramy zaraz przed nowym highscorem. Ale to nawet nie jest główny powód, dzięki któremu dzieło Paintnoffa stało się światowym hitem. Eksperci od dekad mówią, że sukces Tetrisa można oprzeć o dwa argumenty. Był easy to learn, hard to master, czyli po polsku oznacza to, że podstawy Tetrisa były łatwe do opanowania, ale osiągnięcie mistrzostwa w grze było nie lada wyzwaniem. Oraz numer dwa. Był dosłownie dla każdego. Pomyślcie sobie, że gdyby nie Tetris, to nie byłoby takich produkcji jak Bejeweled czy Candy Crush Saga. A gdyby nie one, to wielu ludzi mogłoby psychicznie nie wyrobić jeżdżąc komunikacją miejską każdego dnia. Serio, ile znacie gier, które moglibyście pokazać każdej osobie i powiedzieć: to coś dla ciebie, jest łatwe, ale wciągniesz się później, jak będzie trudniej. Ciężko taki uniwersalizm, no chyba, że jest się Tetrisem. A teraz wybaczcie, idę układać klocki. I zakończenie. Mam nadzieję, że nie straciliście za wielu chusteczek. Rzecz jasna, 7 pozycji to za mało, żeby zaprezentować wszystkie gry, które poradziły sobie z upływem czasu. Powiedzcie nam, jakie tytuły według was zasługują na takie miano. Póki co, ja dziękuję wam gorąco za oglądanie i zapraszam na następny odcinek. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Poka, poka, poka. Ja wszystkie was, dziewczynki, kochać chcę. To nie, to ja już takie rzeczy oglądałem w internecie. Wololo. Muszę pracować. Robić reklamę.